Przez 3 lata przebywała we Francji na stypendium rządu francuskiego, gdzie studiowała literaturę francuską. Jednocześnie pracowała w dziale kulturalnym ambasady polskiej w Paryżu. Po powrocie przez prawie 20 lat była autorką słuchowisk nadawanych w polskim radiu. Wydawała także zbiory poezji własnej i tłumaczonej z innych języków, a także eseje i tomy prozy. W 1954 roku Julia poślubiła poetę i prozaika Artura Międzyrzeckiego. Stanowili znakomicie dobraną parę, wspierającą się wzajemnie w pracy literackiej. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych poetka była wykładowcą Drake University, prowadziła też wykłady w Uniwersytecie w Ottawie i Carleton University w Kanadzie. Swoją drogą, Ottawa ma również ważny dla miasta plac, Confederation Square, tak samo ważny dla miasta jak dla nas Plac Litewski.